Teraz od razu zapraszam na następną prezentację i tutaj będzie naszą prelegentką Agnieszka Zielińska, autorka bloga Moje Podróże Literackie i wielu książek poświęconych też literaturze i biografiom romantycznym. Także zapraszam. Dzień dobry Państwu. Wiem, że już po czasie, więc będę się streszczać. Mamy tutaj takie właśnie pytanie, czy Andrzej Towiański mógł być mężem 44? No oczywiście to jest pytanie bardzo karkołomne i nie ma na ten temat żadnej takiej no, jasnej odpowiedzi, ale postaram się przybliżyć swoje badania na ten temat, które właśnie prowadzę od kilkunastu lat. I wiemy, że mąż 44 pochodzi z trzeciej części Dziadów, dokładnie z piątej sceny, Widzenie księdza Piotra, tam mamy te słynne słowa, tak, a imię jego 44. Tutaj na tym slajdzie podkreśliłam to, o czym będę mówiła. Nie wszystkie słowa będę wyjaśniać, bo oczywiście one są wyjaśnione już niejednokrotnie w literaturze, ale właśnie na tak postawione pytanie, kto jest mężem 44, jako pierwszy chyba odpowiedział nam Seweryn Goszczyński, no bo to było już raptem 7 lat po wydaniu, po opublikowaniu trzeciej części Dziadów. W 1939 roku zapisał takie słowa, kiedym go pytał, czyli Mickiewicza, co on w rzeczywistości rozumiał przez liczbę 44, opowiedział mi, że kreśląc obraz proroczy tego męża, zbawcy Polski, zdawało mu się, że tym mężem będzie on. Nie wpłynęło to z zarozumiałości, bo czuł cały ogrom ofiary leżący na takim człowieku, trudzie trudów. Rysy, którymi kreśli tego męża, rzucał bezwiednie, bez żadnego rozmysłu, nie zdawał sobie podczas pracy sprawy z tego i obrazu i dzisiaj zdać jej nie umie. Podobnie położył liczbę 44, nie wiedząc dlaczego tę liczbę, a nie inną położył. Położył ją, bo mu sama nastręczała się w chwili natchnienia, gdzie nie było miejsca dla żadnego rozumowania. Tak Seweryn Goszczyński, przyjaciel Mickiewicza, zanotował po spotkaniu z poetą. No właśnie, najbardziej rozpowszechnioną później, już w naszych czasach, interpretacją była ta, którą zamieścił Juliusz Kleiner w 1924 roku. No tak, no nie w naszych już, ale w naszych rozpowszechniona. W rozprawce pod tytułem Proroctwo księdza Piotra. Tam czytamy, że Mickiewicz odwołał się bezpośrednio do żydowskiej gematrii, czyli nauki o liczbowej wartości liter, zatem Mesjaszem zapowiedzianym może być człowiek nazywający się Adam i na tej podstawie proroctwo dotyczyć może samego Mickiewicza. Tak? Czesław Miłosz za to powiedział, że Mickiewicz był medium piszącym pod jakieś dyktando, dlatego nie pytajcie go, kim jest mąż 44, bo on naprawdę nie wie. Tak? Za życia poety mamy jeszcze inne koncepcje. Książę Adam Czartoryski miał być właśnie tym zbawicielem narodu. Napoleon II, syn cesarza Francuzów, a później jeszcze nawet Józef Piłsudski, prawda? Ale sam Adam Mickiewicz 28 maja 1844 roku na jednym z wykładów w Collège de France powiedział, że jest nim Andrzej Towiański i cały wykład właśnie tego dotyczy. Nie będę tutaj może przedstawiała towianizmu, bo tego się nie da zrobić w pół godziny, ale powiem o samym Andrzeju Towiańskim tak też szybciutko i bardzo, bardzo skrótowo. Urodził się w rodzinie szlacheckiej. A tu jeszcze tylko popatrzcie Państwo, przedwojenne widokówki. Musiała to być postać bardzo znana, skoro pocztówki i to kilka widziałam, pewnie było ich nawet kilkanaście, były w tamtych czasach no, po prostu drukowane. Towiański żył w tych czasach, które tutaj Państwo widzą. Urodził się w szlacheckiej rodzinie w Antoszwincach. To jest 70 kilometrów na północny wschód od Wilna.
I od dziecka towarzyszyło mu takie przekonanie, że walką z bronią w ręku, wynikającą z nienawiści do drugiego człowieka, nie da się zmienić rzeczywistości na lepszą. No i właśnie tu jest ten problem, bo no był, żył w romantyzmie, uważamy go za romantyka, nawet mesjanizm mu się przypisuje. No ja tutaj taką tezę stawiam, że był pozytywistą. No ale to musieliby Państwo sobie już poczytać na ten temat, bo nie mamy tu czasu za bardzo. Jako nastolatek stracił na kilka miesięcy wzrok, ale to nie przeszkodziło mu ukończyć Uniwersytet Wileński. Został rejentem, ożenił się w 30 roku z Karoliną, właśnie mamy tutaj jej portret autorstwa Wańkowicza, z Karoliną Maksówną. A w 7 lat później objął taki majątek po zmarłym ojcu, właśnie w tych Antoszwincach, i tam przez jakiś czas gospodarował. Urodziło mu się 6 dzieci, no i w tych czasach właśnie gospodarowania w Antoszwincach miał 3 objawienia. Pierwszy w 1828 roku, potem w 1839 i w 1840. Jak sam twierdzi, doznał takiego objawienia, gdzie ukazał się, no tak dokładnie nie wiemy co, na pewno krzyż na niebie, na pewno jakaś no, postać w rodzaju Matki Boskiej. W każdym razie po tym trzecim objawieniu już był pewien, że nie ma jakichś omamów, tak, że to jest na pewno coś ważnego. Postanowił właśnie opuścić majątek, duży majątek, dzieci własne, 5, bo szósty, ten najstarszy syn, mógł pojechać z rodzicami, bo był w stanie znieść po prostu taką podróż. Natomiast 5 małych dzieci została pod opieką rodziny i udali się do Paryża. No bo tam po klęsce powstania listopadowego przebywała nasza elita kulturalna, i Towiański skorzystał właśnie z tej okazji, że no, miał na miejscu, że tak powiem, wszystkich, jak się okazało później, zainteresowanych jego misją. Zgromadził wokół siebie uczniów takich jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Seweryn Goszczyński, ale też fotograf Michał Szwajcer i malarz Walenty Wańkowicz. Na początku ta grupa liczyła 40 osób, a potem no, ponad 100 na pewno, a licząc francuskich towiańczyków i włoskich towiańczyków, to można powiedzieć, że kilkaset. Nie da się wszystkich chyba, bo to w różnym czasie różnie bywało, prawda? I no właśnie. Może slajd zmienię. W 1842 roku został usunięty z Francji pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz Rosji. Na razie nie będę tego rozwijać, bo potem będzie to jaśniejsze. Osiadł na stałe w Curychu. Właśnie tutaj mamy ten malutki domek, który jest autentyczny z tych lat, i za tym domkiem stoi dzisiaj blok, nowoczesny blok, a kiedyś tam była po prostu taka piętrowa willa i w niej mieszkali Towiańscy. Dwukrotnie udawał się do papieża, żeby przekonać go do rewolucji chrześcijańskiej, czyli do wprowadzenia zasad ewangelicznych w stosunki międzynarodowe. No ale oczywiście nie został wpuszczony i wtedy pisał listy zarówno do Grzegorza XVI, jak i Piusa IX, na które jednak nie dostał odpowiedzi. Towiański jako pierwszy, to może taka ciekawostka, nazwał Żydów starszymi braćmi w wierze. My znamy to sformułowanie z mowy Jana Pawła II, tak? Ale Jan Paweł II oczywiście zaczerpnął to od Mickiewicza, a Mickiewicz od Towiańskiego. Taka jest kolejność rzeczy. To bardzo łatwo prześledzić. Po prostu Towiański wcześniej mówił o tym w swoim takim dziele pod tytułem Biesiada. Z tej biesiady potem Mickiewicz zaczerpnął to do składu zasad 4 późniejszego, a nasz Jan Paweł II na pewno znał to doskonale, bo przecież był polonistą z wykształcenia. Dobrze.
Idźmy dalej. O, no właśnie. Tu mamy, proszę Państwa, obraz Jana Styki, Polonia. Widzimy upersonifikowaną Polskę, przytuloną do skały niczym Prometeusz. Polacy z lewej strony to zdrajcy, odwracający się od Polonii. W środku mamy patriotów patrzonych właśnie w Polskę, tak? Czyli tu widzimy na pierwszym planie Kościuszkę, no ale też Mickiewicza, Słowackiego tam dojrzymy, Krasińskiego, Norwida, także są Matejkę, także są rzeczywiście te znane postacie. A z prawej strony, ja tutaj przybliżę, tu gdzie mamy ten krzyż, o, tutaj lepiej widać, prawda? Widzą Państwo, tak? Ten fragment krzyża, ta postać, której prawie nie widać, która pokazuje na podstawę krzyża, to jest Andrzej Towiański. Jest taki problem z Towiańskim, że on odrzucał kościół taki instytucjonalny, bardzo dużo mu się nie podobało w tym kościele, zwłaszcza w tym XIX-wiecznym kształcie, a domagał się prawdziwego kościoła chrystusowego. No, dla patriotów polskich najbardziej kontrowersyjne były te jego idee prymatu właśnie tego chrześcijaństwa nad sprawą niepodległości narodu polskiego. Towiański, wskazując na krzyż jako podstawę prawdziwego wyzwolenia ojczyzny, mówił, że cóż z tego, że Polacy odzyskają teraz swoje państwo, jeśli kłótnie, właśnie prywata, korupcja, wszystkie te grzechy szlachetczyzny, które spowodowały utratę niepodległości, znów jakby zabiorą nam wolność. Polacy dlatego muszą się zmienić i dopiero wtedy będą mogli zbudować wolną ojczyznę, tłumaczył Towiański. No, można powiedzieć, że był takim reformatorem religijnym, który chciał przypomnieć ludziom, że Ewangelię trzeba realizować na serio, a nie tylko no, tak się podpierać nią i udawać chrześcijanina, tak? Nie tylko chodzić do kościoła, nie tylko głosić to, co nam Kościół tam podaje, ale też realizować to na co dzień, niemal w każdej dziedzinie życia. Pojmował świat, no tak jak Chrystus mówił, mówcie tak, tak, nie, nie, a co ponadto od złego pochodzi. Skoro więc istnieje przykazanie nie zabijaj, no to każde zabójstwo jest grzechem. No a u nas, prawda, w naszej kulturze tak się przyjęło, że zabicie Niemca czy Rosjanina, to już nie jest grzech, to za to można dostać order, prawda? Więc dla Towiańskiego było to sprzeczne z prawdziwą religijnością. I teraz tak jak się zastanowimy, gdyby Chrystus przyszedł na świat w naszych czasach i mówił to samo, co 2000 lat temu, to pewnie nazwany byłby ruską onucą, agentem, nie wiem kogo, Niemiec, Rosji czy jeszcze kogoś. No a właśnie Towiański chciał pokazać te nasze takie, no jak to powiedzieć, schizofreniczne jakieś ciągoty, prawda, że co innego mówimy, co innego robimy. Dobrze, lecimy dalej szybciutko. No właśnie, tu mamy clue tego zagadnienia. Badacze literatury, wśród nich właśnie wspomniany Juliusz Kleiner, autor Sandauer czy Jadwiga Mauer albo Maria Janion, chcąc rozstrzygnąć sprawę męża 44, powoływali się na gematrię, czyli ten system numerologii w alfabecie hebrajskim. I jak się przyjrzymy jednemu słowu, na które badacze wymienieni przeze mnie nie zwracali dotąd większej uwagi, to słowo to jest właśnie dziecko. Dziecko było płci męskiej. Miało ono, no tutaj taką właśnie, jak widzimy, odpowiada temu słowu liczba 44. Tak jak dodamy sobie wszystkie te znaczki, jak ktoś z Państwa może zna język hebrajski, to pomoże, to właśnie wychodzi nam 44. I dlaczego do tego słowa się tak doczepiłam, można powiedzieć?
Otóż uczniowie mistrza Andrzeja, bo tak go tytułowali, tak się przejęli nauką Chrystusa, że no, bardzo często pojawiają się cytaty odnośnie tego słowa dziecko. Bo popatrzmy tutaj chociażby, Jezus za wzór do naśladowania stawiał dzieci, prawda? Ostrzegał, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. To jest Ewangelia Łukasza. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ewangelia Mateusza. No i na pewno wiele innych tutaj moglibyśmy dać przykładów. W odnalezionej w 1978 roku Ewangelii Judasza czytamy, że Jezus często nie ukazywał się swym uczniom we własnej osobie, ale stawał między nimi, przyjmując postać dziecka. No a profesor Wacław Hryniewicz mówił, że Jezus rzeczywiście mógł to uczynić, aby być symbolem czystości i niewinności, nieskażonym fałszywą mądrością materialnego świata. Tak zresztą uważali gnostycy, i Tomiański podzielał ten pogląd, pisał, że przywilejem wieku dziecinnego są łaski i opieki i opieka Boża. Chodzi o to, aby w wieku dojrzałym tego przywileju nie zatracić, zachować tę dziecinność, tę niewinność, czystą szczerość. No właśnie, chciał w ten sposób jakby powiedzieć, że dorośli ludzie muszą zachować tą niewinność dziecka, tą czystą duszę, tak? I rzeczywiście, jak pójdziemy w tym kierunku, no to zobaczymy, że nie tylko Tomiański to mówił, bo już Zaratustra twierdził, że dziecko tworzy nową rzeczywistość nieskażoną fałszem tego świata. Do podobnych zresztą wniosków doszedł Emanuel Swedenborg, gdzie u niego czytamy, najpierw należy stać się dzieckiem, a potem dać się karmić mlekiem wiedzy. Ten szwedzki uczony i mistyk po kolejnym widzeniu zapisał, że nie trzeba samemu troszczyć się o duchowość, jakby to zależało od nas samych, ale jak dziecko powierzyć całą troskę Bogu. Zatem pokora i zaufanie są podstawą przemiany człowieka. Zresztą tą pokorę i zaufanie mamy w widzeniu księdza Piotra, tak? W piątej scenie trzeciej części Dziadów. No ale oczywiście dla nas, ludzi myślących ziemskimi kategoriami, są to rzeczy takie trochę niemożliwe do realizacji, a nawet można powiedzieć infantylne. Kiedy Adam Mickiewicz tłumaczył właśnie Anioła Ślązaka, to powoływał się na jego słowa: gdybyś chrześcijaninie z serca stał się dzieckiem, królestwo tu na ziemi wraz posiadłbyś niebieskie. No właśnie te słowa mogłyby stanowić kredotowianizmu, no ale brzmią w naszych uszach, a już na pewno w uszach współczesnych Tomiańskiemu, bardzo, bardzo infantylnie. Kiedy Zygmunt Szczęsny Feliński prosił Juliusza Słowackiego o wyjaśnienie ciemnych ustępów króla ducha, poeta odpowiedział mu tylko: czytaj z prostotą dziecka, a wszystko zrozumiesz. Dobrze. Tu mamy Mickiewicza właśnie, który mówił, że dzieci mają coś, co rzadko można spotkać u ludzi dorosłych, niezwykły zapał, energię do robienia rzeczy na pozór niemożliwych. Radosną chęć życia, wiarę, że wszystko jest możliwe. A mnie rozum wydarł organ dziecka, żalił się nasz poeta. Ubolewał, że posiadłszy wiedzę tego świata, zatracił zdolność naiwnej, spontanicznej wiary, która przecież góry przenosi. A taka wiara była potrzebna, żeby myśleć o odzyskaniu niepodległości, zwłaszcza w XIX wieku. Tylko człowiek, który posiadający taką wiarę, która no, przeczy rozumowi, prawda? No bo na zdrowy rozum w XIX wieku nie dało się wybić na niepodległość. Tylko taki człowiek, który posiadał wiarę szaloną, mógł poprowadzić ten naród do wolności.
ale o wolności prawdziwej myśleli to Wieńczycy nie chwilowym odzyskaniu ojczyzny, aby kłótnie i wady narodowe znów doprowadziły ją do upadku. Towiański mówił, że tylko trwałe przemienienie rodaków może dać im życie godne i szczęśliwe. Tu mamy taki właśnie portret. No właśnie, jak się ma to do męża 44? Ten bohater miał być symbolicznym wskrzesicielem narodu. A że Mickiewicz i, jak się później okazało, Towiański byli przekonani, że musi być to człowiek przemieniony na wzór Chrystusa, czujący, że się rzeczywiście dzieckiem Bożym, ktoś, kto nie kieruje się fałszywą mądrością tego świata, nie hołduje przemocy, egoizmowi, mamonie, tylko taki człowiek może być dobrym przywódcą narodu. No musi mieć przy tym dziecinną wiarę, która zna słowo niemożliwe. Ta wiara w realizację zadań stojących przed takim człowiekiem jest konieczna. Można powiedzieć, że Andrzej Towiański był naiwny jak dziecko, bo czyż nie dziecięcą naiwnością była wiara w nawrócenie cara, żeby z tyrana stał się ojcem narodów, którymi rządzi? Bo czyż nie dziecięcą naiwnością właśnie jest wiara w to, że papież będzie bardziej dbał o sprawy duchowe niż polityczne w XIX wieku? No, dlatego można powiedzieć, że rzeczywiście to akurat tyczy się Andrzeja Towiańskiego. Dlatego autor Dziadów, wykładając w 1944 roku to właśnie, mówiąc, że Andrzej Towiański jest mężem 44, wierzył, że jest nim dlatego, że za tą dziecinną swoją wiarę, że istnieć może świat bez przemocy, był przeganiany z miejsca na miejsce, czy to we Francji, czy w Szwajcarii. Był obarczany takim zwrotem szpieg cara, tak? Siedział w więzieniu, o mały włos nie znalazł się w kolonii karnej w Cayenne w Gujanie Francuskiej, skąd się już nie wracało. No i właśnie, społeczeństwu, które chełpiło się orderami za waleczność, nie mieściło się w głowie, że można kochać ojczyznę i być przeciwko wojnom, przeciwko powstaniom, przeciwko walce z bronią, zabijaniu drugiego człowieka. Nie chodzi w tym miejscu może o rozwiązanie tej zagadki Mickiewiczowskiego męża 44, ale o zasugerowanie kolejnej możliwej interpretacji, tym razem w duchu towianistycznym. No, ten zagadkowy fragment prawdopodobnie zostanie dla nas zagadką do końca, ale no, taką inspirującą. I ostatni slajd jeszcze Państwu pokażę, że Andrzej Towiański był bardzo znanym przed wojną człowiekiem, skoro o tej popularności świadczy fakt, że nadawano jego imieniem ulicę na ziemiach polskich. No wiem, że na pewno w Warszawie i na pewno w Częstochowie. Ta w Warszawie już jest zmieniona, natomiast w Częstochowie jeszcze możemy spotkać ulicę Andrzeja Towiańskiego. Jeśli by ktoś z Państwa chciał się w ten temat zagłębić, to polecam książki, które no właśnie o tym mówią bardzo, bardzo szczegółowo. Dziękuję bardzo. One są do kupienia na Romantykonie.